Dominika, jak emocje przed premierą Psów 3? Emocje są bardzo duże. Jestem nieco zestresowana, ale przede wszystkim szczęśliwa, że mogę tutaj być, że mogę uczestniczyć w tym wydarzeniu. Że to jest wydarzenie kulturalne właściwie, bo kultowa produkcja, trzecia część, więc cieszę się, że mogę być tego częścią. Co czułaś, gdy po raz pierwszy przeczytałaś scenariusz? Bo rzeczywiście, tak jak mówisz, no, stajesz się częścią tego kultowego uniwersum filmów, na których wychowały się całe rzesze Polaków. Podejrzewam, że ty też się po części wychowałaś na psach. Tak, no co prawda ja urodziłam się pomiędzy pierwszą a drugą produkcją Psów, natomiast oczywiście ten film jest kultowy, widziałam go wiele razy i przede wszystkim czytając scenariusz ucieszyłam się z tego, że to jest kobieta osadzona w męskim świecie, że mogę dodać nieco wrażliwości temu światu, który jest bardzo dramatyczny, więc starałam się zrobić wszystko, aby dodać świeżości, wrażliwości, humoru i w taki sposób opowiedzieć moją postać, moją historię. No właśnie, o to też miałam zapytać, bo nie bałaś się przyjąć roli kobiety Pasikowskiego, bo do tej pory to on dość w jednoznaczny sposób, przynajmniej w Psach, pokazywał kobietę, aczkolwiek potem odchodził od tego obrazu, a patrząc na zwiastun najnowszej części, twoja bohaterka ma troszeczkę charakterku takiego pazura. Ma charakter. Moja bohaterka Ola to jest na pewno odważna kobieta. To jest dziewczyna, która nie boi się sięgać po swoje i łączy ją najwięcej z Witem, granym przez Marcina Dorocińskiego i to jest nowy pies, więc ta trzecia część wprowadza trochę świeżości, także faktycznie myślę, że reżyser stworzył bohaterkę na miarę czasów, na miarę XXI wieku. Starałam się ją wyposażyć w taką wrażliwość, aby widzowi przybliżyć tę postać, żeby można się było z nią utożsamić i myślę, że jest też tak napisana, że jest bardzo odważna, nie boi się, przede wszystkim idzie za sercem, za intuicją i to stanowi o jej działaniu. Myślę, że dlatego jest ciekawa. Jak współpracowało ci się z Marcinem Dorocińskim? Bo dla ciebie to jest praktycznie taka pierwsza duża rola, no a Marcin Dorociński to już wiadomo, aktorski wygad. Był takim trochę nauczycielem na planie? Oczywiście, ale przyznam szczerze, że przede wszystkim był opiekunem. On ma mnóstwo empatii w sobie, więc czułam się bardzo komfortowo. Naprawdę jestem bardzo wdzięczna, że mogłam trafić na takiego partnera i myślę, że to wyjdzie na ekranie. Że chemia jakby i doświadczenie podzielił się nim ze mną, więc nie mam, mogę się tylko cieszyć z takiego partnera. A jakim twórcą jest Władysław Pasikowski? Bo kojarzę, że aktorzy zawsze wspominają, że on po prostu ma każdy kadr wcześniej ustawiony w głowie, że on doskonale wie, co chce nakręcić. To prawda, to jest twórca, który od początku wie, czego chce, wie, jaką wizję chce zrealizować i faktycznie tak też wyglądała ta praca. Plan był bardzo konkretny, sprawnie kręciliśmy, nie było żadnych opóźnień. Sceny z Olą tak naprawdę objęły kilka dni i te kilka dni wystarczyło na to, żeby pokazać szereg emocji, szereg scen, bo właśnie ten profesjonalizm, który stosuje pan Władysław, sprawia, że ten plan idzie, że po prostu tempo jest niesamowite. Jest bardzo konkretne, ale też czuć tak naprawdę w każdej jego uwadze dużą dozę takiej cierpliwości i empatii wobec aktora, mimo tego, że wie, czego chce. Także to jest duży skarb i wielkie doświadczenie. Dla mnie przyjemność i ogromna nauka. To już na koniec. Czego widzowie mogą spodziewać się po filmie Psy 3 w imię zasad? Na pewno bardzo, bardzo dobrego filmu, sensacyjnego, ale też świetnych dialogów. Muzyka wciąż taka sama, Michał Lorenz, więc świetni aktorzy, świetna obsada. Myślę, że wielu emocji mogą się spodziewać tego, że będą blisko człowieka. Myślę, że tego dostarczy ten film, także zapraszam serdecznie.